Cześć kochani, witajcie z tej strony Mafia Solec, a jak widzicie dzisiaj to kariera zawodnika i zaczynamy sobie w nowym klubie. Dzisiaj to będzie troszkę inna forma, bo pogawędzimy sobie troszkę o piłce nożnej, o jakichś tam ciekawostkach, różnych informacjach, bo tak średnio widzę, wam się spodobała tamta forma i myślę, że w tym nowym klubie będę nagrywał tylko najważniejsze mecze, czyli tam pierwsza, piątka, zaraz zobaczymy. O Jezu, co Jożym kliknął? Nie to ja chciał. Tabele jest. Czyli z pierwszą pionę, jestem w pierwszej piątce, czyli z pierwszą szóstką będę nagrywał. My od razu jedziemy od niecałego spotkania, ponieważ z FC Norbergią się mierzymy. Jak widzicie, na drugim miejscu. Niezłe, nieźle. Także zobaczymy, jak nam pójdzie. No, oczywiście idziemy w podstawowym składzie, koszulki bardzo ładne. Myślę, że będę jak Lewandowski. Nie no, chciałbym być taki jak Lewandowski. Ogólnie piękny mecz. Powiem wam tak, pierwszy mecz Polaków, który mi się spodobał. Szkoda, że no nie potrafią wykorzystywać tych sytuacji. Jak na razie podobały mi się podania. Później za dużo pchaliśmy górą. Ale tak to wszystko ogólnie było całkiem w pompkę. Lewandowski mu się załączył już w trzeciej minucie. Szkoda, że nie było tego więcej. O, rogalim. Dobra, no wyskoczy mi, wyskoczyło. I powiem tak, mecz na plus jak najbardziej, szkoda, że Niemcy nie wygrali, no to już w ogóle dla mnie było niepojęte. Szkoda, bo, ale zresztą i tak by nam to nic nie dało. Praktycznie będziemy musieli się bić tutaj na remis, minimum 1-1, z tego co tam patrzyłem chyba. A jeśli będzie większy, to chyba trochę lipa. Nie wiem czemu, ale mamy ten, mamy większą ilość bramek, bilans bramkowy. Ale miejmy nadzieję, że chłopaki sobie dadzą radę, ja obstawiam wynik gdzieś około 2-1. I obstawiam, że znów... Ale nie, teraz obstawiam jedną bramkę Lewandowskiego, a drugą... Dobra, drugą też Lewandowskiego. O! W nowym zespole zawodnikiem. Nowy napastnik, o którym już od jakiegoś czasu ćwierkały ptaszki. W końcu faktycznie został sprowadzony i zasilił. Pancerzak? O kurde, jakiś Rudego mam w zespole. Dobrze, także lecimy. Ja wierzę w chłopaków jutro. Mam nadzieję, że dadzą radę i będziemy wszyscy razem wspólnie świętować, a teraz... Ach. Sędzia zaczął pierwszą połowę spotkania. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. O ty kurde frajerze. Trener wybrał ustawienie 4-5-1. Palcerzak pięknie, pokaż się na pozycję. No, będzie gol. Czemu lewą? Czemu lewą? Nie pokonają. Tyś nie Milik jest. Właśnie, mam nadzieję, że Milikowi się nic nie stało, tam coś czytałem. Ale chyba zagra w niedzielę. Poposzki. O nie. Spójrzmy, dośrodkowanie. No, brawo dla bramkarza. Fart. Nie wypuścił. Powiem tak, fart. Jakiś Sylwester. Dobra, jedziemy teraz. Co jest? Zacięło mi się, chciałem... Ja nie wierzę, nie? Coś mi się ten pad pada. Ja chciałem zrobić w bok i nie wiem, czemu on cały czas biegł do przodu. Jaki idiot. Szkoda, bo byśmy wyszli pewnie sam na sam. Ja ogólnie nagrywałem już kawałek tego meczyku ostatnio i strzeliłem w 20 minucie zajebistą bramkę. Chyba najlepszą jak na razie w FIFA 16. No i mówię, a wyjdę, wezmę frapsa, mówię, zacznę nagrywać od tego momentu. I oczywiście jak tylko zminimalizowałem grę, tak grę mi wywaliło. No i oczywiście nic nie zapisało, ani bramki. O kurde. Zdecydował się na strzał. Piękna. Brawo dla Sylwestra. Stalona. I będzie rzut rożny. No mam nadzieję, że... Rozstrzelamy się tutaj w tym zespole, bo chciałbym później do jakiegoś lepszego troszkę przejść. Ale wprawdzie... Dobra, długa piła. O Jezu, myślałem, że to palcerzak jest. Piękna piłeczka. Może się z tego rozwinąć. Dobra, będziemy mieli asystę. Nie ma! Aż myślałem, że ta piłka do mnie po odbiciu słupek dojdzie. Będę tak jak Lewandowski przyciągał do siebie piły. O Jezu, no panie sędzie, ale na razie... Widzieliście to po lewej stronie? Fajny szpagat. Ostatnio głośnym echem odbił się sfinalizowany właśnie transfer. Radja Nainggolan przeszedł do Manchester United z Romy. Nainggolan to jest z Romy? Chyba tak. Sędziego. Jaka będzie kara? Balcerzak? Tu jest Balcerzak? O ja pierdzielę, ja myślałem, że ty tu podasz. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. No i
praktycznie tak jak Lewandowski. Wow. Nawet mi się nie wiedziałem, że coś wyjdzie z tego. Podoba mi się w 16 to, że gdy strzelimy bramkę, no nagle cały zespół, jeśli to debiut, cały zespół biegnie do no, pancerze, jak tam wiecie. Fart, fart jak nic. Ale fajne, spokojne wykończenie, wow, nie na siłę. Super. Jak na 19-latka jest okej. Może się nie ogolił troszeczkę. Jeżeli chodzi też o wczorajsze bramki, troszkę sobie możemy porozmawiać na ten temat. No Glik, Glik, tu jest ewidentnie wina Glika, to mogę powiedzieć, ja jak on już złapał za tą piłkę, już wiedziałem, że to nie będzie dobre. Bo niepotrzebnie, tak, no mieliśmy czas, mogliśmy to spokojnie rozegrać, szkotów było bardzo dużo, nasi już pobiegli do ataku czym prędzej. No i Glik jeszcze taką piłę zagrał, niepotrzebnie, nie ma co się spieszyć. Tak samo jak później już na koniec tego, na koniec meczu, kurde. Na koniec meczu też niepotrzebnie pchaliśmy cały czas długą piłkę górną, gdzie nie mieliśmy w ogóle szans ze Szkotami. To nie wiem czemu chłopaki tak robią. Oni pod wpływem czasu później tego wszystkiego gubią się strasznie. I no lipa totalna, ta końcowa bramka nie wiem jak ja mam powiedzieć, bo to jest fart. Nic więcej, bo dośrodkowanie to nie wiem czy uda się gorsze. O, balcerzak zgarniemy. Aj. No dobra, mamy jakieś chociaż wygrane pojedynki główkowe. I mówię, to dośrodkowane było z dupy fakt, że dobrze by było nas tam dużo, zasłonięty był bramkarz. O i balcerzak. Kurde. Nie wiedziałem, że do tego dojdę. I no mówię, no to jest fart, znów piłka Lewandowski znalazł się w takiej pozycji. Gdzie praktycznie dobił tylko, nawet nie wiem czy on do Lewandowski to dobił, tak, ale dobrze, bo no Lewandowski jest królem strzelców, także ja się bardzo cieszę. Kurde, chłoposzki. Chłoposzkie. Grejta w mnie trochę. Udane podanie. Jest szata. Dzisiaj zrobimy sobie tylko jeden meczyk taki, następnym zrobię sobie po dwa meczyki i będziemy wtedy wycinać się najlepsze momenty. Dzisiaj już mi się troszkę spieszy, jedziemy do gołego. Zespoły rozpoczęły także drugą połowę. Mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli. A w niedzielę nie wiem czy mi się uda. Chciałem, żeby była nowoczesna. Właśnie ja nie wiem co ostatnio zrobiłem. Ja bym chciałem iść na wypożyczenie, a ja mnie chyba oni sprzedali. Borussia Dortmund. I mam nadzieję, że mnie zdejmie. Ten mecz idzie mi naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że jeszcze coś dołożymy. O. To błąd, strata. No strzela! Pięknie balcerzak to wypracował. Ja, sorry, że nic nie mówiłem, ale lubię się skupić w takich sytuacjach. Ale pokolowałem trochę tą piłeczkę. Fajnie. Ja tutaj... Nie wiem, tu miał być strzał, miałem oddać strzał, a wyszło z tego podanie. Nie wiem, czy zaliczy mi to do asysty. Ej, karny, no i bardzo dobrze. To jeszcze balcerzak może sobie dołożyć chociaż jedną brameczkę. Lubię grać na najlepszy. Wiecie co, powiem wam tak, zobaczymy jak to jest. Na dodatek to było brutalne wejście, za które zawodnik powinien dostać żółtą kartkę. Grał dzisiaj naprawdę dobrze. Resztę meczu obejrzy z ławki w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku. O kur... Ej, w ogóle nie mogę zmienić się na swoją postać, także... No tak, bo wprawdzie ja nie jestem trenerem. Jestem swoją postacią, trener mnie na razie nie wystawia do rzutów karnych. Popracujemy sobie na treningach nad tym. No, myślałem, że sobie zdobędziemy brameczkę już z tego. Ale wprawdzie dopiero co doszliśmy do klubu, też nie będzie mi tak trener na pewno ufał od razu. I dokańczając to, że w 15 było tak, że z tymi najlepszymi zespołami wygrywałem po kilka bramek nawet, a z najgorszymi przegrywałem, było naprawdę ciężko, bo te zespoły dobre są ustawione na ofensywę, a te gorsze są na defensywę i oni praktycznie cały czas się tylko bronią, od czasu do czasu wyprowadzą jakąś kontrę, a mówię, ofensywny zespół, wow! Wow, to co on biegł tutaj za poświęcenie, to jak pas dam normalnie. Tam gdzie nikt nogi nie włoży, to pas dam głowę. Ma wsparcie, jak to rozegra? Tutaj naprawdę szacun, nie wiem kto to jeszcze, nie nauczyłem się w ogóle. Nie znam chyba tutaj nikogo. Balcerzak jest na boisku, chyba nie ma już balcerzaka. Ale dobrze, jedna bramka, odpoczywamy sobie już na drugie spotkanie. Chłopakami sobie dogramy
do reszty. Efektowne to zagranie. Kurde, hoposzki. Tak jak wczoraj właśnie jedno, co mi się jeszcze... No fakt, że czekał tam chyba Milik na... Co dostał wtedy kontuzji. Czekał. Wychodziliśmy praktycznie... Oj. Wchodziliśmy sobie kontrą. I dało to się wcześniej. Za długo Milik kolował, za długo. Takie jest bynajmniej moje zdanie. Dobrze dograł. A wypiszcie w komentarzach, jak wam się... O Boże! Piłka wraca na boisko. Ale fart, nie? Naprawdę, mamy dzisiaj niezłego farta. Czyste odebranie piłki. Uderza! No. Aj, jaka bramka! Powiem wam, że nie ma to jak sterować sobie strzałkami te strzały. Wow, jaka cieszynka, kurde. Dobrze, żółtą się dostaje za chorągiewkę. Chyba jedna z najlepszych cieszynek. Lubię tam przy chorągiewce. Różne są, jakby to powiedzieć, pozycje. Jeszcze jeden gol. A tutaj ładnie się przepchnął. Tutaj tak samo, dobre zachowanie i zwolnienie sobie. Zdeklasowali przeciwnika w super strzał. Fajnie, naprawdę super mi się chłopakami gra. Mimo że oni są prawdopodobnie, jakby to było w fucie srebrni, albo nawet i gorzej. Niektórzy to tam po 60 mają. Także miał złamanie nogi i rozchodził. Poczęty zawodnik na pewno pomoże. Ma trochę wolnego no. miejsca do oddania strzału. To już i mamy gola, czysta formalność. Tak jak mówię, komputer wystarczy strzelić mu bramkę, on idzie od razu w ofensywę, przepraszam, przejęzyczenie. A później nasze kontry, jak widzicie, stają się takie jak teraz, czyściutko, wyczyszczone po prostu środek pola. Pięknie, fajnie, z chłopakami jakbym przejął się do Bundesligi i byśmy zdobyli Bundesligę, tak na pewno będę chciał zrobić. Więc chyba tak sobie zrobimy. Ta seria tak potrwa, że wyprowadzimy chłopaków do pierwszej Bundesligi i... No i to koniec. Koniec spotkania. Super mecz. Zaraz zobaczymy, jaką mamy tam ocenkę. No i bardzo ładnie. O, mamy też i asystę, czyli bardzo fajnie zaliczyło nam to jako asystę. Super, w 15 prawdopodobnie po tym, że to odbiło się po nodze tamtego, nie byłoby asysty. Także super, 7-9 w pierwszym meczu. Mam nadzieję, że zagościmy tutaj na dłużej w pierwszym składzie. A ja dziękuję wam serdecznie za uwagę, do kolejnego odcineczka, trzymajcie się, cześć.